Witam Was wszystkich, drodzy mieszkańcy, sympatycy, przyjaciele biblioteki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Nasze Babki. Lokalna historia kobiet. Wydarzenie to związane jest z inicjatywą oddolną, wyłonioną w trakcie konkursu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń jako część zadania Krzywiń – Mały Wielki Świat. Zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025. Generalnie blisko, a to jest lokalność inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolna. To postanowiłam, że tematem mojego dzisiejszego wykładu będzie gwara od kuchni, czyli właśnie takie słownictwo kulinarne, ponieważ znajdujemy się w Wielkopolsce, to słownictwo też będzie poświęcone z tego właśnie terenu. Możemy mówić oczywiście też o gwarach wiejskich, to są te takie bardziej tradycyjne gwary, i gwarach miejskich, czyli na przykład gwara miejska Poznania, gwara łódzka, gwara warszawska. I też taka ciekawostka, bo jak prowadziłam badania do licencjatu, do swojej klasy licencjackiej, i ona była poświęcona owocom, warzywom i grzybom właśnie tam w tych moich rodzinnych stronach, to ja w ogóle nigdy nie używałam określenia dzik. Nie znałam tego słowa inaczej niż Wielkopolski. I postanowiłam, wiedząc już, że w Wielkopolsce takie słowo jest, postanowiłam zapytać moich informatorów o to, czy znają dzika. Okazało się, że tak, że to jest w ogóle znane słowo u nas, ale u mnie w domu zawsze mówiło się na ten ser po prostu twarowy. I też bardzo, to nie jest gwarowe, ale bardzo popularne w Wielkopolsce są szparagi. Dużo bardziej niż w innych częściach kraju. I jak tylko jest sezon na szparagi, to Wielkopolanie muszą koniecznie mieć. I teraz właśnie, jeśli chodzi o pytania z warzyw, no to oczywiście tutaj dominują, nie można ich pominąć. I mamy takie dane jak plędze, ale też plędze, plędze, plędzki, plędzki. Tu mamy bardzo dużo określeń na placki ziemniaczane, które zawsze toczy się skórz, czy się jedzie ze śmietaną, czy z cukrem. Ale też jeszcze możliwość